Siemaneczko, mamy dzisiaj Wielką Sobotę i będziemy robili zabieg na chowacze, bo jest pogoda przepiękna po prostu na to. I bardzo często te zabiegi łączyliśmy z regulacją, czyli no, głównie bardzo często z triazolami. Natomiast ja w tym roku, to jest jeden temat, że łączyliśmy to z triazolami, ale ja bym chciał tutaj poruszyć bardziej temat, często już poruszany pewno na wielu kanałach, a mianowicie pH roztworu przy insektycydach. No i właśnie często jest problem tego. My dzisiaj już mamy jeden film nagrany z Marcinem odnośnie tego, jak się zachowują przy siarcianie magnezu i innych substancjach, a grawicie fosforowej, między innymi nawozie dolistnym fosforowym, jak się zachowuje pH gleby. Mamy tutaj pH. Odpowiednie pH dla insektycydów to jest... Ja z tego względu, że jestem zaopatrzony w zupełnie inny insektycyd, z zupełnie innej grupy klasyfikacji tego IRAK, jeżeli się nie mylę. No i w zaleceniach tego insektycydu, zaraz Wam pokażę tą lub wrzucę etykietę, jest jasno napisane, że nie można stosować tego środka w mieszaninie z triazolami. Więc zalecenia agronoma Michała, bo mam z nim kontakt, pozdrawiam serdecznie i od niego akurat jestem zaopatrzony w ten środek, są takie, żeby zbić pH i zastosować ten środek oddzielnie, ale to, że co są jego zalecenia, to jest jedno. Tak mówi etykieta środka, a wiemy dobrze, że my musimy dbać o środowisko, no bo też jesteśmy jakby odpowiedzialni za to, stosując tą chemię, to jest jeden temat, a dwa, no, że chyba też nie chcemy sobie narobić manka. Dlaczego mówię narobić manka? Dlatego, że tu akurat Michał mówił o tym, o tych, że w badaniach wychodzi na to, że jeżeli połączymy ten środek z triazolami, jest on dużo bardziej niekorzystny dla pszczół. No i teraz my na tej etykiecie mamy jasno to napisane, ja Wam zaraz pokazuję tę etykietę. Insektycydy lubią pH kwaśne i dlatego w tamtym roku były problemy u mnie z chowaczami. Nigdy takich rzeczy nie robiłem, bo nigdy nie miałem środka, na którego etykiecie jasno było napisane nie łączyć z triazolami, tak? Także te środki mamy teraz świeższe, inne trochę niż wcześniej stosowane neonikotynoidowe i chloropiryfosy na przykład. No więc też trzeba troszeczkę się inaczej może dostosowywać do tego. Chociaż o tym pH jest często mówione, a często się nie zwraca na to uwagi. Dlatego ja w tym roku się zdecydowałem, że będę robił to. Akurat te środki, których nie można łączyć z triazolami, będę robił oddzielnie, ale mamy drugi wstęp. Także bierzemy kamerę na głowę i będziemy pH zbijać normalnie octem. Także i jedziemy. Teraz tak, mamy z Marcinem ten film zrobiony, będzie u mnie na kanale dodany. Mamy Sivantu Energy, insektycyd do zwalczania szkodników rzepaku. Jest tu klasyfikacja, grupa 4D i 3A insektycydy. Powinniśmy zawsze na zmianę używać tych insektycydów. Mamy flupyradifuron, 75 gramów i standardowo deltametrynka, nie? Czyli znany nam tam co Decis, tak, Delmetros, czy tam w Proteusie była deltametryna. Mamy rzepak ozimy, chowacz czterozębny, brukwiaczek, zastosowanie 0,75. Natomiast to jest dawka maksymalna, ok, spoko. Natomiast ja bym chciał Wam pokazać coś innego. Przepłukać środki i rak. Środka nie stosować w mieszaninach z fungicydami z grup triazoli, pirydyn, pirymidyn i piperazyn, nie? Inhibitory demetylacji, nieistotny. Znaczy nieistotne tam ta demetylacja, bo i tak, wiesz, mało kto zwraca na tą kategorię fra czy coś takiego. Natomiast jest jasno napisane, nie stosować z triazolami, nie będziemy stosować tego z triazolami. I jest wyraźnie napisane, że stosować zamiennie. Jeżeli teraz stosujemy flupyradifuron, to potem następnie powinniśmy zastosować na przykład coś no to co jest ten znany środek, napiszę na dole, bo się kręcę. Do zbicia pH będziemy akurat, tutaj zaopatrzyłem się od wujka w ocet 20% kwas octowy. Także lejemy wodę i jedziemy z tematem. Także tak, lejemy na 7 hektarów. Ja sobie przygotowuję mieszaninę. Już zaczynamy nalewać wodę, bo dzisiaj tego dużo nie będzie. Także na 7 hektarów zaraz tutaj rozrabiamy. I zobaczymy, jak się może ten insektycyd, najpierw trzeba zakwasić ciecz, więc no dobra, no będziemy po prostu, będzie długi film, ale może się naprawdę to komuś przydać, mi się wydaje, nie? Także pobawimy się, to jest taka trochę zabawa, na pewno nie zaszkodzi, a regulację zrobię w następnym tygodniu,
jak dowiozę sobie mikroelementy, bo nie zdążyłem wszystkiego pozwozić. Przygotowuję chemię. Dobrze, także siwan to 0,75 na hektar i ocet, no litr, nie? Tak jak wy normalny ze sklepu to litr, nie? Litr na hektar i zobaczymy, co z tego powynika. Dobrze, mamy naszą mieszaninę wody z octem, czyli mamy litr octu na hektar. Mieszaninę rozrabiamy na 7 hektarów. Zobaczmy, co tutaj nam wyjdzie. Powinno być koło piątki. Chyba że mieszadło jeszcze do końca nie zadziałało. Pięć, osiem. Trzeba było może bardziej pomieszać. 5,7. No według naszych tamtych, ale gdzieś tam mogłem przelać trochę, nie? No patrz jakie to, jaka to jest duża różnica. Tam nam zeszło do 5,1. Tu miałem... no, na takiej dużej ilości na opryskiwaczu lepiej dać może nadstanu trochę. Czyli ponad litr by wychodził. No w butelce teoretycznie octu powinno, no schodzi na 5-6. No to już jest jakiś tam kwas. Ale się okazuje, że jak na całej beczce, nie wiadomo jak te mieszadła pracują, to jest jeszcze mało. Ja bym oczekiwał tutaj koło 5. A tutaj mamy, jak widzicie, 13 stopni wody i 5,6. Wypadałoby tam z pół literka może czy coś dodać, nie wiadomo, wiesz. Bo to tam parę gramów, to więc mogłem przelać na tej szklance, jak badania robiłem, na 10 litrach. To nie pół litra, tylko 0,6 by wychodziło. No to opryskiwacz nam pokazuje, nie? Ile faktycznie. No ale dobra. Dajmy na to, że my mamy jakiś tam wpływ jeszcze na to. Wyłączmy to. Tą będę musiał osuszyć zaraz. Ja idę... to teraz dobra, wlewam na szybkości te siwanto, mam odmierzone na 7 hektarów i zobaczymy, czy te siwanto w jakiś sposób wpłynie jeszcze nam na pH wody. Nie jest, myślę, że źle, także wiecie co, ja pójdę po maskę. Mam dawki poustalane na 7 hektarów, a ja wlałem 1500 wody, ponad, nawet 1550, więc zwiększyłem dawkę siwanto już na 8 hektarów. Miałem za słabo zawór odkręcony i doleję pół litra octu, więc będę miał dawkowanie równo na 8. Według skali opryskiwacza jest 1600 litrów, ale to zobacz jakie to są niby nieduże pomyłki na opryskiwaczu, a dla pH już są duże. Już mamy 5,7. 5,6, 5,7. Więc 5,5. Więc do zbicia na 5, czyli to jest takim, powiedzmy, minimum optimum. To nie było chyba pół litra. A ja jeszcze pół literka wrzucę. No ale zobaczcie, jakie to są kurde niby pierdoły, ale żeby to faktycznie pH zrobić, no albo no, wrzucić po kilogramie jeszcze agrawity fosforowej, może wrzućmy to. Kilogram tej agrawity na hektar, czyli 8 kilo tu dorzućmy i wtedy powinna być liga liści, jeszcze lepiej się to wciągnie, nie? Także te pół litra, litr octu, to przy mieszaninie zbiornikowej, jak widać, trzeba brać z zapasem. To jest nawet trochę mało. Więc bezpieczniej by było dać, no, w praktyce, tak jak tu widzisz na tym, lepiej by było dać nadstan. Słuchajcie, ja wrzucę jeszcze sobie, nie zaszkodzi, pogoda jest fajna, wrzucę sobie jeszcze tej mikroelementu, czyli dorzucam tutaj jeszcze agrawity fosforowej. Zobaczymy, co się zrobi z tym pH i to będzie już koniec tego filmu, chyba że na polu zobaczymy rzepak, bo to i tak będzie bardzo długi film. No ale wrzućmy to i zobaczmy, co to po prostu się stanie. Thank you.
mamy pomieszane, czyli mamy odpowiednik litra, octu, Sivanto i agrawita fosforowa kilogram. Mierzymy ostatni raz pH. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Pięć, trzy. No 5,3 nie jest, kurde, mega kwasem, 5,3, 5,4. Zobaczcie, jakie to jest, kurde. No, to jest ciekawe. Może tam po prostu w tych wiadrach nie do końca był odczyt, nie? I patrz, 5,3, 5,4. Także jedziemy na pole, zobaczymy. No widzicie, ja tutaj tymi moimi środkami można kupić kiedyś jeszcze jakiś... no ten, do wody, kondycjoner. Kiedyś takie coś zrobimy. Proszę bardzo, Marcin już jedzie. Tu już mam zrobione. Chwila i regulację będziemy robić. W zasadzie to już można by było też ją cykać. A tu już zasiane, co talerzowaliśmy. Malina. Dobrze, zobaczmy ten rzepon, jak on wygląda. Pogoda piękna. Pod słońce to może będzie widać, jak skaczą kowacze. No myślę, że jest ok. Jeszcze są duże krople na roślinach. Widzisz, także nie ma takiego też pośpiechu, nie ma co się palić. Tam jest wypalony rzepak, tam się nałożył chlomazon, pewno podwójna dawka, czyli 0,3, było pewno 0,12, 0,15 było dawane. Nie jest jakiś potężny ten rzepak, także regulacji zrobi na spokojnie. Tu gdzieś widać zwierzynę, go trochę żarła, tu przed chwilą coś skakało, więc to podejrzewam, że będzie chowacz, może za chwilę jakiegoś. Fajnie pod słońce widać, jak one skaczą nieraz. No ale nie będziemy tu na siłę ich jakoś szukać. No i w miarę się ogarnia ten rzepon. Tu jakaś muchówka. I tu mamy chowacza. I tu mamy, proszę ciebie, chowacza. I ten chowacz będzie pięknie spadł. Tu jest jakiś inny robol. Natomiast był tutaj na tym liściu chowacz. Jakbyśmy spojrzeli, tu mamy pająka. I tu znowu coś naleciało. Sprawdźmy, czy to chowacz. Poleciał. Natomiast skacze tego pełno. On już był, jak było ciepło, do samochodu wskakiwały. Jakąś chwilę temu, tu widać też już liście nadgryzione. Mówię, przed chwilą tutaj było, jakbyśmy dali sobie trochę czasu, to tego chowacza będzie pełno. Tu jest chowacz w wodzie. Tak. I tu kolejne latają. Tak jest. O. Pan chowacz. Tu kolejne. W wodzie się, kurde. Także mamy dwie substancje, tam kolejne. Mamy deltametrynę i mamy ten flupyradifuron. Deltametryna troszeczkę wiaterek, także pojedziemy średnio kroplistą. Tu mamy kolejnego chowacza. Proszę bardzo. O, jest. Dzik. Mamy, już go nie ma. Mamy tego, mamy deltametrynę i mamy flupyradifuron. Deltametryna kontaktowa. Powierzchniowo działa, tam kolejne latają, pełno tego lata. Może na kamerze tego nie będzie widać, ale jakbyśmy na hektarze przeszli, no to będzie tego kupa. Flupyradifuron działa systemicznie w roślinie, czyli roślina go wciąga bez pośpiechu, jeszcze trochę mokre, ale jest ok. Możemy jechać, mam nadzieję, że się nigdzie nie utopimy i powoli rzepak się ogarnia. W następnym tygodniu, jeżeli będzie ładnie na plusie 10-15 stopni, jedziemy triazolem, a insektycyd w tym roku idzie oddzielnie w kwasie, w zakwaszonej cieczy 5,4, 5,3 plus minus. No i fosfor tutaj doszedł, także ustawiam opryskiwacz, mam ciśnienie zredukowane, bo było gęstość RSM-u większa, także palimy maszynę i ogień. Na razie, trzymajcie się.
Były już wcześniej, chyba w tamtym sezonie dyskusje w komentarzach na właśnie temat wbijania tego PH, także ja się będę starał. No ten YouTube, nie powiem też, jakby no mnie tutaj w jakiś sposób rozwija, bo ta dyskusja z wami w komentarzach to jest coś fajnego, a przy okazji można no coś nagrać, nie? Także no myślę, że wszyscy w jakiś sposób na tym mogą zyskać, kto ma czas, kto chce obejrzeć, może tak. No i pokażę wam jeszcze, tutaj mamy 13 hektarów, bardzo fajnie to wygląda. Tu akurat jest adwokat, tam jest pomieszana hybryda z Derrickiem. A jaka hybryda, nie pamiętam, muszę spojrzeć w notatki. No i tutaj jest okolice 55 chyba. 55-60 roślin. No. Mogłoby być może trochę rzadziej, ale no wiecie jak jest u nas, nie? No nie jest źle, myślę. Myślę, że nie jest źle. Także po świętach dostanie Topreksu. Tam odpowiednika Topreksa na łeb, Topreksa. I będziemy walczyć o plony. Będziemy grać o plony. Trzymajcie się.